Cześć, witajcie na kanale Nudzi Mi Się po przerwie, nieplanowanej przerwie. Otóż zaszło parę zmian w moim życiu zawodowym, co też nawet widać tutaj po aranżacji studia. Już nie ma tutaj laptopa i drukarki 3D, tylko możecie zauważyć, aż prawie nie widać w tej kamerze, fragment monitora. Tu widzicie pewnie dwie dodatkowe klawiatury i myszkę. A pod biurkiem się znalazły dwa dodatkowe komputery, które służą mi do pracy. No i generalnie moja prywatna przestrzeń już pełni więcej funkcji niż nakręcało części Szybkich i Wściekłych. No ale mniejsza o to. Dla mnie z jednej strony jest to dużo wygodniejsze, że mam teraz całe biuro w domu, że już nie muszę jeździć do osobnej pracy, tylko wszystko już wykonuję tutaj. Ale to już nie będę wchodził jakby w te szczegóły mojego życia zawodowego. Przejdźmy do kursu programowania, czyli kontynuacji kursu związanego z Django i Pythonem. No i teoretycznie powinienem dzisiaj kontynuować, jak zapowiadałem, odcinek dotyczący testów, a dokładnie to testowanie widoków. No ale stwierdziłem, że żeby testować widoki, trzeba już coś w tych widokach stworzyć, trzeba, żeby te widoki jakoś wyglądały, więc trochę musiałem posiedzieć nad frontendem. No i jak zacząłem się bać tym frontendem, przypomniałem sobie, że koncepcją tej strony było to, że miał być stworzony taki kreator stron, który właśnie będzie pozwalał w łatwy sposób wymienić poszczególne elementy na stronie, skonfigurować, zmienić kolorystykę. No i właśnie zająłem się tym kreatorem. I dzisiejszy temat, czyli konwersja barw, jest poświęcona właśnie temu kreatorowi, będzie jednym z elementów tego kreatora. A wynika to z tego, że przygotowując właśnie tą część wizualną, ten cały frontend mojej strony, musiałem stworzyć sobie taką paletę barw i tu opierałem się o takie narzędzie wielu frontendowcom pewnie znane, Adobe Color czy Adobe Color obecnie chyba to się nazywa, służące do znajdowania takich kolorów harmonijnych, które jest to takie narzędzie opierające się o teorię koloru, o złoty podział. I to narzędzie po prostu wylicza nam w sposób matematyczny najbardziej odpowiednie zestawienia kolorów. Tak, żeby dla nas wydawało się to jak najatrakcyjniejsze. Już nie trzeba tutaj, że tak powiem, opierać się czysto i wyłącznie na swoich doznaniach estetycznych, a można jakby skorzystać z dobrodziejstw matematyki i takim narzędziem sobie te kolory poznajdywać. Ale no oczywiście tworząc taki kreator kolorów, kreator stron, stwierdziłem, że trzeba stworzyć jakby własne narzędzie do tego, żeby nie wchodzić na tą stronę tego narzędzia Adobe Color, tylko zrobić taki jakiś generator, który w podobny sposób jak to narzędzie od Adobe będzie generować tutaj naszą paletę barwną na potrzeby naszej strony. No i żeby stworzyć takie narzędzie, przede wszystkim musiałem się tutaj zająć choćby sferą teoretyczną, gdzie musiałem poczytać, na jakiej podstawie właśnie Adobe tutaj generuje te kolory, i żeby stworzyć podobne narzędzie, musiałem jakby wykorzystać podobny pomysł, podobną koncepcję opartą o te same jakby zasady. No i między innymi tutaj Adobe do wyliczania tych kolorów używa modelu HSV, czy HSB nawet oni używają, ale to akurat te modele są do siebie praktycznie tożsame. Chyba nie ma tam znacznych różnic. W obu modelach podstawowym tym pierwszym składnikiem H jest oczywiście odcień, barwa. Drugim składnikiem jest nasycenie, czyli saturacja. I trzecim składnikiem jest wartość, tutaj właśnie w HSV mówimy o value, czyli po prostu wartość, tak? Ale to jest wartość, bardziej można rozumieć ją jako jasność, czyli im niższa jest ta wartość, tym ciemniejszy mamy kolor, im wyższa jest ta wartość, tym kolor jest jaśniejszy. Tak mniej więcej to wygląda, taki jest model, w ogóle model HSV jest niby bardziej zbliżony do tego, jak my jako ludzie, jak ludzkie oko postrzega barwy i dlatego właśnie do stworzenia takich systemów wyliczających te kompozycje barwne używa się właśnie tego modelu, a nie modelu RGB.
Model RGB się jak najbardziej sprawdza w zastosowaniach cyfrowych do właśnie ekranów, do wyświetlania, no bo to jest model po to stworzony, tak jak model CMYK, czyli Cyan, Magenta, Yellow i K od czarnego, służą do druku i tam te wartości są, jak dobrze pamiętam, procentowe, a nie cyfrowe. Tak samo tutaj w modelu HSV też mamy do czynienia z systemem, gdzie H jest podawane w kącie na kole barw, zaś wartości nasycenia oraz jasności są podawane poprzez wartość procentową. Tak mniej więcej to wygląda. No i żeby właśnie móc oprzeć się na tym modelu HSV, musiałem stworzyć takie konwerter po prostu między tymi przestrzeniami barw, żeby tutaj dla potrzeb właśnie strony tworzył ten model w oparciu o RGB, czyli wybierał tą jakby najbardziej właściwą przestrzeń barwną dla naszego systemu, zaś do wyliczeń stosował model HSV. No i tutaj właśnie musi zajść ta konwersja z RGB na HSV i z HSV na RGB powrotna, czyli już po wyliczeniu, żeby znowu ten model był przedstawiony w formie RGB. No myślę, że już tyle tutaj powiedziałem na temat teoretycznego tego podejścia, że nie ma co więcej jakby tutaj mówić, tylko przejść do komputera i zacząć pisać cały ten kod i spróbować Wam wyjaśnić, na czym polega ta konwersja, jak właśnie zamieniać te modele między sobą. Więc nie przedłużając, zabierzmy się do roboty. Tak się rozgadałem na tym wstępie, że już nawet nie jestem pewien, czy wspomniałem o jeszcze jednej przeszkodzie, która spowodowała, że aż przez blisko miesiąc nie pojawił się żaden nowy odcinek. Otóż zepsuł mi się mikrofon i dzisiaj nagrywam na pożyczonym mikrofonie. Mam nadzieję, że jakość tego dźwięku będzie równie zadowalająca, może nawet lepsza, ponieważ ten mikrofon teoretycznie jest nawet wyższej klasy niż ten, którego używałem. Ale to już nie wnikając w szczegóły, przejdźmy do tematu dzisiejszego odcinka. I tu na ekranie, jak widzicie, przygotowałem sobie dwie rzeczy. Tu widzicie tą paletę barwną, którą sobie przygotowałem na potrzeby właśnie tej budowanej przeze mnie strony. To będą barwy, które gdzieś na stronie mogą być wykorzystane. No, nie jestem pewien, czy wszystkie będą wykorzystane, ale po prostu na podstawie tej aplikacji Adobe Color uznałem, że tyle sobie przygotuję na wstępie. I myślę, że to będzie wszystko tutaj przydatne. Jak nie, no to najwyżej będę mógł później wykasować parę tych elementów albo po prostu je zostawić, bo to aż tak dużo pamięci nie zajmuje, żeby strona nagle gorzej działała przez to, że są jakieś zmienne, które są nadplanowe. Dodatkowym takim elementem już po stronie serwera i który posłuży właśnie do tego kreatora stron, to jest taka biblioteka, taki preset kolorów, czyli wszystkie kolory, jakie są zdefiniowane, jakich możemy użyć za pomocą nazwy, użyć w naszym kodzie HTML, że nie musimy właśnie pamiętać i znajdywać zapisu szesnastkowego, tylko możemy na przykład, jak jakiś kolor nam się spodoba, wpisać jego nazwę i również będzie rozpoznawalny przez przeglądarkę i będzie wyświetlany ten kolor, który tutaj mamy na myśli. Oczywiście, jak widzicie, mój edytor też ładnie te kolory zaznacza. To jest efekt jednej wtyczki. O wtyczkach, jakie używam, mówiłem chyba w pierwszym odcinku dotyczącym programowania, więc już nie będę tutaj przypominał, ale jak widzicie, tutaj właśnie każdy kolor mogę od razu zobaczyć, jak wygląda. Tu również w pliku CSS widzę, jak te kolory się prezentują. No i żeby skorzystać właśnie z tych wszystkich kolorów i zrobić taki generator, no muszę mieć te konwertery, o których już wspomniałem. No i sobie te konwertery napiszemy. Stworzyłem taki dodatkowy plik, który nazwałem Color Generator i on właśnie będzie generował, będzie zawierał te konwertery i będzie też generował właśnie takie pliki CSS właśnie z tymi paletami barw na stronę i wtedy będzie chcieli zmienić kolory, wystarczy, że przy pomocy nawet JavaScriptu
ustawim przełącznik, który spowoduje właśnie zmianę kolorów. Zresztą nawet mogę Wam pokazać, bo już taki przełącznik tutaj zaimplementowałem. No tutaj jeszcze właśnie na wszelki wypadek, jakbym zapomniał przy tłumaczeniu, czym jest właśnie ta przestrzeń HSV, no to sobie tutaj ściągawkę na Wikipedii otworzyłem, ale już we wstępie tyle na ten temat powiedziałem, że tu już nie muszę czytać definicji. Więc zobaczmy po prostu, odpalmy samą stronę. No, teraz akurat wyświetla błąd, dlatego że wcześniej jakby skopiowałem ten plik z innego projektu, a tutaj jeszcze go jakby nie napisaliśmy, tych modeli RGB, i dlatego jest błąd, ponieważ już w widokach wykorzystuję te. Nie tutaj, tylko w blogu, w widoku już jakby te modele RGB są wykorzystywane przeze mnie, więc no, tutaj po prostu robiłem testy i skopiowałem akurat z innego projektu, gdzie już miałem napisany ten plik, a tu będę po prostu go opisał jeszcze raz, więc na razie te testy może wyłączymy. Oj, nie ten język. O, już jest, już widać zalążek tego, co robię, już mamy właśnie tutaj ten pasek, mamy tu jakieś efekty, jak widzicie zrobiłem w ogóle taki komanimację, że przycisk jakby tak pulsuje barwnie, podobnie jest tutaj na przycisku wesprzyj, też możecie się przyjrzeć, że on się zmienia tak z niebieskiego do zielonego, ale to już nieistotne. Jeśli chcecie, żebym przygotował jakiś osobny odcinek dotyczący samego frontendu, dotyczący CSS-a, jak właśnie, choćby jak uzyskać taki efekt takiego mienienia się barw, to dajcie znać w komentarzach. Myślę, że nie będzie problemu i chętnie dla Was taki odcinek przygotuję, jeśli macie na to ochotę. No ale tu chciałem zwrócić na to uwagę, że mam właśnie ten przełącznik między wersją ciemną. No to nazwijmy, że będzie wersja ciemna. W tej chwili mam jeszcze białe tło, ale docelowo tutaj tło też będzie ciemne i to wszystko będzie w ciemnych barwach, podobnie jak ten pasek. I będzie to przechodzić do jasnego koloru, do takiej jasnej szarości. No i będą się po prostu obracać te kolory. No tu jeszcze jest dużo rzeczy do dopracowania, więc jeszcze jakby będę to wszystko tutaj edytował. Ale no chciałem Wam po prostu pokazać, o co chodzi. Że tutaj przy pomocy tego jednego przełącznika mogę się przełączać między tymi, między dwoma przestrzeniami barwnymi, które do tego przełącznika podpiąłem. Więc już wróćmy tutaj do naszego pliku i zajmijmy się napisaniem właśnie tych konwersji kolorów. Zajmiemy się pierw tym RGB. No i na pewno na początku potrzebujemy sobie zdefiniować argumenty tej klasy, czyli te kolory, których wykorzystujemy, czyli red, można tutaj ustawić, żeby było na 0. Tu już tak naprawdę nie ma znaczenia, czy wpiszemy te wartości, ponieważ i tak te wartości są ustalane podczas inicjowania klasy. Jakbyśmy nie stworzyli tutaj metody init, to wtedy automatycznie właśnie nasza klasa zawsze będzie miała te wartości, które tu wpiszemy. Zaś jak stworzymy metodę init, no to w metodzie init będzie już określone, w jaki sposób ma stworzyć te argumenty. Ale to już mniej istotne. Czyli mamy te trzy składowe koloru. No i właśnie trzeba napisać tą metodę init. Jak widzicie, używam tutaj takich niezdefiniowanych zmiennych, czyli że mogą być podane argumenty w formie właśnie listy lub w formie słownikowej. No i nie ma ściśle określone, że muszę podać argumenty kolejno czerwony, zielony, niebieski. Tu właśnie zrobię tą taką funkcję bardziej, tą metodę bardziej uniwersalną, że będzie można zarówno jej podać
kod szesnastkowy, nazwę koloru, jak i również obiekt stworzony na podstawie klasy HSV i on sobie z tym poradzi, po prostu rozpozna, jaki rodzaj zmiennej otrzymał i na podstawie tej zmiennej jakby wygeneruje to, co potrzebujemy, czyli stworzy po prostu obiekt RGB. Więc będzie ta definicja po prostu tego koloru. Zajmijmy się po prostu napisaniem tego, więc na początek oczywiście musimy sprawdzić, czy otrzymujemy dane w postaci argumentów lub w postaci słownika, więc sobie po prostu robimy warunki. Na razie sobie zrobimy tak. Nie. I tu akurat możecie zrobić taki, na przykład dać else i wtedy będzie eliminowanie, że jeśli podajecie w jednej formie, no to już nie możecie podać w drugiej formie. Albo możecie zrobić w ten sposób, że jeśli będą podane po prostu zmienne słownikowe, no to tak naprawdę zostanie nadpisane to, co będzie podane w argumentach. To już podejście zależy od Was. Ja na razie zrobię tutaj najprostszą metodę, czyli... I dobra, zanim się zajmę samą konwersją między właśnie modelami HSV a modelem RGB, tu opowiem Wam co nieco na temat tego, co już tutaj przygotowałem, czyli wyjaśnię te podstawowe elementy związane z przetwarzaniem argumentów. I tak, na początek oczywiście sobie do zmiennej zapisuję długość argumentu, że nie musiał jakby to za każdym razem sprawdzać, ile jest argumentów, tylko po prostu, żeby miał jedną daną liczbową, na podstawie której tutaj weryfikuje, co powinien odpalić. No i tak, jeśli ma podany tylko jeden argument, to znaczy, że jest ten argument sformatowany albo w formie stringa, albo zadana jest lista i wtedy lista lub tupla. Albo i wtedy właśnie odpala jakby całość, wrzucając do argumentów to, co jest zawarte w tupli. Pozwolę sobie tutaj na taką wstawkę, ponieważ kradł się w kodzie poważny błąd, zauważyłem to dopiero podczas montażu. Otóż jeśli chcemy wywołać metodę init rekurencyjnie, to nie używamy super init, super służy zupełnie do czego innego. Trzeba użyć self init. Natomiast jeśli chodzi o funkcję, metodę super, to służy ona do wywoływania, ale metod rodzica. Czyli gdyby tutaj było jakieś dziedziczenie, gdyby klasa RGB, którą stworzyłem, dziedziczyła z innej klasy, na przykład, nie wiem, zrobiłbym klasę color i wtedy użyłbym funkcji super init, to odnoszę się w tym przypadku do inita zawartego właśnie w tej klasie color, a nie w klasie RGB. Natomiast w tym przypadku, jeśli chce się odnieść do inita, który jest w klasie, w której piszę tą metodę, czyli wywołać rekurencyjnie, to muszę zrobić po prostu self init i tutaj podać parametry. To odnośnie sprostowania. Jeszcze pojawi się parę Waszych informacji na końcu odcinka, więc zapraszam tutaj też na podsumowanie, które się pojawi, a tymczasem wracamy do kodu. Czy tam liście, to mówię, tu akurat nie ma znaczenia, której struktury tutaj użyjemy. Możemy podać właśnie argumenty, no i wtedy zostanie jakby w formie rekurencyjnej ponownie wywołana funkcja init, ale już z trzema argumentami, a nie z jednym. Więc po prostu lista zostanie zmieniona na listę argumentów. To jest tutaj pierwsza jakby zmiana. Dalej, możemy podać wartość RGB w formie stringa i tutaj właśnie mamy te kilka opcji. Pierwsza jest taka, że podamy nazwę koloru. Druga opcja, że podamy właśnie klucz w formie
szesnastkowej, ale bez hasza na początku, albo właśnie podamy go z haszem na początku. I jeszcze tu uwzględniłem kilka teoretycznych błędów, które też można dodać do interpretacji, aby po prostu było można jeszcze dodatkowe opcje wykorzystać. Tu zaraz właśnie o nich wspomnę. No i tak, na początek, jeśli nie ma tego hasza podanego od razu, czyli może być na przykład podana nazwa koloru albo klucz bez tego hasza na początku, wtedy ten hasz będzie musiał być dodany. No i dlatego zrobiłem taką prostą pętlę, która na początku sprawdza, czy to znaczy na początku w ogóle pobiera listę tych wszystkich kolorów zdefiniowanych tutaj. Oczywiście wcześniej zaimportowałem to, więc pobieramy całą listę tych kolorów stąd. Cały ten preset pobieramy. Następnie robimy sobie takie uproszczenie. Tu chodzi o to, że w presecie kolory są zapisane z dużej litery i do tego jeszcze, jak choćby tutaj Cornflower Blue, kolor blue już też jest zapisany z dużej litery. Tak często to się nazywa pokemonowym pismem, kiedy się po prostu skleja wyrazy i jedyne, gdzie można te wyrazy rozróżnić, to tym, że jest zostawiona dodatkowa duża litera. To tak odnośnie tego. No i zrobiłem po prostu taki trik, takie rozwiązanie, które pozwoli na podanie koloru napisanego małymi literami, dużymi literami. Nie będzie miało po prostu to większego znaczenia, ponieważ sobie tutaj wszystko przetworzy. No i tutaj zapisuję po prostu jakby tą samą listę co tu, ale wszystkie jakby nazwy stąd, czyli wszystkie te klucze, zamieniam na pisane małymi literami. Tu też możecie zauważyć, że stosuję tak zwane generatory. To upraszcza, bo teoretycznie musiałbym napisać tą pętlę, rozpisać na kilka linijek, a tak mogę po prostu, korzystając z tego generatora, cały ten problem zmieścić w jednej linijce, ponieważ no nie ma jakby potrzeby tutaj rozpisywania tej pętli. No i dalej oczywiście ten klucz, który został podany, jest zmieniany też na małe litery, czyli jeśli podaliśmy duże, będą one zmienione na małe, jeśli napisaliśmy tak jak tutaj jest zapisane, czyli z dużej litery i potem małe, to też zostanie ta duża litera zmieniona na małą. I w ten sposób potem sprawdza, czy klucz znajduje się właśnie na tej liście, którą tutaj zrobiłem właśnie z pisanych małymi literami. Jeśli się znajduje, no to wtedy odczytuje indeks z tej listy, no i pobiera po prostu klucz z tej listy. Teoretycznie mogłem jeszcze całe cisnąć tutaj, ale już stwierdziłem, że rozbiję to i sobie nadpiszę tą zmienną key, żeby troszkę czyściej wyglądał ten kod, bo mogłem po prostu całą tą zawartość zmieścić tutaj zamiast tego key i nie nadpisywać tego key. No ale to już taki drobiazg, który raczej nie wpływa na samo działanie. No teoretycznie dodaje jedną operację więcej, operację przypisania, więc teoretycznie o ułamki sekundy ten skrypt wykona się dłużej, bo ma tą jedną opcję więcej do wykonania. No ale to mówię, to nie ma aż takiego wpływu. Nie ma co tutaj przesadzać jakby pod kątem tej optymalizacji i pozbywać się tego jednej operacji przypisania tylko po to, żeby zaoszczędzić tam ułamek sekundy. Oczywiście przy bardziej rozbudowanych kodach pewnie ma to znaczenie, tutaj akurat przy tak prostej rzeczy ta funkcja, czy będzie działać jedną tysiączną sekundy dłużej, czy nie, no to nie będzie to odczuwalne w żaden sposób. No i jeśli tutaj nie został znaleziony kolor na tej liście, jak widzicie, wszystkie kolory ma się są zapisane z haszem, czyli tak jak się podaje w CSS-ie, to jeśli właśnie nie ma tego hasza, a kolor nie został znaleziony na liście, wtedy ten hasz jest dodawany.
No i troszkę tak robione jest to pod górkę, bo tu dodaję tego hasza, a w kolejnej linijce ten hasz jest odcinany. Ale to jest po prostu dlatego, że po pobraniu z tej listy również tego hasza byłoby trzeba odciąć, więc... Więc to jest po prostu takie dodanie po to, żeby odciąć tylko dlatego, że... Chyba ciutkę za jasno jest. Więc dodaję to po to, żeby zaraz odciąć, ale to ma po prostu takie uzasadnienie, że pobrany kolor ma tego hasza, a tak tego hasza nie ma. Poza tym tego hasza właśnie użyłem jako tutaj argument wyjścia z pętli, więc też jakby to jest istotne. No i dalej sobie znowu robię taką zmienną, gdzie zapisuję tą wartość długości tego naszego kodu. Jeśli jakimś cudem po prostu dostaliśmy tu zerowy argument i po odcięciu hasza wyszło nagle, że jest zero znaków, to też to będzie jakby interpretowane, dokładnie będzie interpretowane to w tym miejscu, w tym else. Jak widzicie, po prostu zostanie do TMP przydzielona taka tupla, gdzie pierwszym argumentem będzie właśnie ten argument, który jest podany. No a jeśli, nie, jeśli właśnie argument jest zerowy, czyli jeśli tutaj ln wyjdzie 0, wtedy będzie automatycznie podany tupla z wartościami 0, 0. No to jak widzicie, też zastosowałem, zamiast rozpisać tego ifa na 4 linijki, zmieściłem to wszystko w jednej linijce, korzystając z takiego skrótowego zapisu. Jak najbardziej to jest dozwolone w Pythonie, więc czemu z tego nie korzystać? Nie ma co rozwlekać też kodu, kiedy robi się takie proste rzeczy. Czyli kiedy wykonujemy jakby pojedynczą operację na pojedynczej zmiennej, nie musimy tej pętli rozbudowywać, to sobie stosujemy generator. Kiedy też robimy taki prosty warunek, że albo to, też możemy sobie użyć zapisu skrótowego, jeśli tam po prostu nic więcej się nie dzieje, jak przypisanie danej zmiennej. To tyle odnośnie tego, co tu się dzieje. Więc zobaczmy tutaj jeszcze te dwa pozostałe ify, dwa pozostałe warunki. No i tu mamy taki warunek, który sprawdza, czy długość tego klucza, długość tego koloru ma mniej niż 6 znaków i ma więcej niż 3 znaki, bo jeśli ma więcej, mniej niż 3 znaki, no to automatycznie będzie właśnie stosował tego else'a, bo będzie albo 2 znaki, albo 1 znak, albo 0 i wtedy po prostu ten TNP będzie podany tutaj w ten sposób, żeby było to można przetworzyć w walidacji. I tą walidacją się za chwilę też zajmę, ale to już nieistotne, więc jeśli ma 3 znaki, czyli jeśli stosujemy tak zwanego shorthanda, bo niektóre kolory możemy zapisać po prostu w takiej wersji skróconej, że na przykład zamiast pisać 2F piszemy 1F, czy zamiast pisać 6F-ów, aby uzyskać kolor biały, piszemy 3F-y i też wtedy CMS to rozpozna jako kolor biały. No i my też jakby możemy z tej formy skróconej tutaj skorzystać. No i jeśli skorzystamy z tej formy skróconej, no to po prostu będzie musiała ten F będzie musiał być, czy inny na wartość będzie musiała być po prostu powielona. Stąd znowu przy pomocy generatora tnę na taką tuplę 3 elementów, czyli składowa RGB. I po prostu zamieniam tutaj z pojedynczych znaków na podwójne znaki, żeby łatwiej było w przetwarzaniu tego kodu. Z kolei jak już jest podany ten klucz w formie 6 znaków albo więcej, to jest z kolei używane to. I tutaj też jakby jest o tyle prosta sprawa, że jeśli mamy nawet ten kanał alfa, czyli podamy 8 znaków, to ten kanał alfa zostanie odcięty, ponieważ i tak zostaną pobrane tylko 2 znaki. Tutaj został pobrany tylko jeden znak, czyli od i do i plus 1, tu od i do i plus 2, więc pobrane 2 znaki i wtedy taka tupla jest po prostu dzielona po 0 znakach, czyli na początku 2 znaki pobiera, po 2 znakach i po 4 znakach. Więc to, co jest po 6 znakach, to już
jest też nieistotne, ponieważ pobrane zostały tylko i wyłącznie dwa znaki. Więc możemy podać kanał alfa, on i tak nie będzie tutaj interpretowany, nie będzie zapisany jako RGB, ponieważ to jest RGB, a nie RGBA. I właściwie tyle, jeśli chodzi o przetworzenie tych kolorów, czyli możemy po prostu dowolnie tego stringa podać. Możemy też podać tak naprawdę wartość szarości, czyli podać od razu wartość cyfrową od 0 do 255 i wtedy automatycznie da nam odcień szarości taki, jaki zadamy, czyli wszystkie wartości, wszystkie składowe koloru będą miały tą samą wartość. To, co też jakby tutaj upraszcza. No i teraz zajmę się napisaniem tej ostatniego elementu, jeśli chodzi o RGB, czyli dla nas to istotne przetworzenie właśnie z modelu HSV, a potem właśnie zajmiemy się też modelem HSV i przetworzeniem na model RGB, czyli będzie w obie strony właśnie zamieniać, będzie ta konwersja obustronna. Więc wracam do pisania kodu i zaraz tłumaczę, jak działa konwerter. Przed chwilą tak drobne poprawki naniosłem i już tłumaczę, o co chodzi. Mój algorytm może się wydawać nieco skomplikowany, ale postaram się go tak wytłumaczyć, żeby każdy był w stanie to zrozumieć. Tutaj nawet napisałem taką ściągawkę, żeby było wiadomo, o co chodzi, ale pokrótce. Na początek sobie oczywiście deklaruję zmienną, która będzie moją zmienną wynikową. Będzie to zmienna zapisana w formie tupli, czyli poszczególne składowe, czyli RGB, będą rozdzielone przecinkami, czyli taka tupla po prostu trzyelementowa, gdzie pierwszy element to jest oczywiście RG, drugi element to G i trzeci element to B. No i następnie sprawdzam, czy wartość tej jasności, czyli w tym HSV ostatni parametr, to value jest równe 0. Jeśli jest równe 0, wtedy wiadomo, że jest kolor czarny, bo przy zerowej jasności każdy kolor jest czarny, więc tu nie ma jakby sensu w ogóle bawić się w obliczenia, więc to już tam troszkę jakby upraszcza sprawę. No ale jeśli chociaż jest 1, czyli chociaż troszkę tej jasności się pojawia, no to już musimy tutaj wykonać przetworzenie. No i tak, pobieramy sobie wartość tego odcienia, czyli to nasze hue. No i ta wartość odcienia, no to jest kąt na kole barw. I to koło barw jakby co 60 stopni ma inną barwę. W sensie zmienia się jakby tutaj zależności się zmieniają co 60 stopni. O, tak to najprościej mogę tu opisać. I te zależności tutaj wskazałem, zaraz je omówię, ale jeszcze tu wspomnę o tym, co tu zrobiłem. To jest takie szybki jakby tutaj test, czy wartość tego naszego hue nie jest większa niż 360. Dobra, to sobie jeszcze można wyodrębnić w ogóle wcześniej, czyli tego x-a można dać już tutaj. No to po prostu wyliczamy tutaj przy pomocy funkcji mapFloor, wyliczamy punkty, ile wielokrotności jest 360, tak? Czyli jeśli będzie poniżej 360, w sensie tutaj w przypadku wartości ujemnej, to będzie poniżej, w sensie ta odległość między 0 a 360, jeśli będzie mniejsza niż 360, no to wtedy ten x wyjdzie, w przypadku wartości ujemnej wyjdzie 1, zaś w przypadku wartości dodatniej wyjdzie 0. Bierze się to stąd, że funkcja floor zawsze zaokrągla w dół, a w przypadku liczby ujemnej to do najbliższej liczby poniżej. Czyli jak mamy na przykład 1, coś tam na minusie, no to najbliższa poniżej będzie 2. A w przypadku dodatniej liczby 1, coś w dół zaokrąglając, no to odcina tą końcówkę po przecinku, czyli będzie 1. Tak działa funkcja floor. Zaokrągla zawsze w dół, ale w przypadku liczb ujemnych zawsze to będziemy mieli jakby współczynnik wyższy, a w przypadku dodatnich współczynnik niższy. No i tutaj jak właśnie będzie
wersja ujemna, to wtedy do tego naszego koloru musimy jakby go sobie tutaj pozbyć się tego nadmiaru, więc dodajemy po prostu tą wielokrotność 360, tak aby nasze hue było wartością dodatnią, czyli powyżej zera, a mniejszą od 360, więc ten współczynnik po prostu nam tutaj daje taką możliwość, że to o całą tą wielokrotność tego 360 będziemy podnosić. Jeśli będzie hue równe z 360, no to automatycznie zrobi tu nam 0. Natomiast jeśli będzie w pozostałych przypadkach, jeśli to już tego X-a też stąd możemy wyrzucić, w pozostałych przypadkach będziemy postępować odwrotnie, czyli będziemy odejmować 360. No i jak już mówiłem, jeśli będzie to wartość do 360, no to zaokrągli do 0. Bo najbliższa tutaj po tym dzieleniu będzie wartość 0, bo będzie tam 0, coś, więc zaokrągli do 0. No i jak tutaj zaokrągli do 0, no to 0 razy dowolna wartość daje nam 0, więc odejmujemy 0, czyli mamy OK. A jeśli będzie powyżej 360, no to wiadomo, odejmiemy tyle, ile razy będzie 360 powielone. To jest po prostu taka walidacja, że jakby komuś się nudziło, albo byśmy zrobili jakiś system, który wylicza ten kąt tak, że nie ma ograniczeń, może go po prostu mnożyć w nieskończoność, to my jakby tutaj pozbywamy się tego nadmiaru informacji, nadmiaru tych obrotów na tym kole, więc po to jakby zrobiłem. Tu już jak sobie uprościliśmy, już się pozbyliśmy tego kąta, nadmiarowego kąta, czyli mamy już tylko i wyłącznie wartość z przedziału od 0 do 360, no to już możemy dalej zarządzać tym naszym przetwarzaniem. No i w pierwszej kolejności musimy ustalić, w której 60 znajduje się nasza barwa. Bo tutaj to jest jakby istotne, ponieważ co 60 stopni zmieniają się te zależności, czyli albo dany kolor narasta, albo dany kolor spada jego wartość, a rośnie wartość innego koloru. No i te zależności, właśnie jak to wygląda na tym kole barw, tutaj wypisałem. No i mamy, mamy taką zależność, że na przykład w tej pierwszej od 0 do 60 czerwony praktycznie nie ulega zmianie. Czerwony będzie tutaj zależny tylko i wyłącznie od poziomu jasności. Zaś zmianie ulega zielony oraz zmianie ulega niebieski, z tym, że ten niebieski nigdy nie osiągnie wartości maksymalnej. I po prostu, jak już wspomniałem, wyliczamy tutaj przy pomocy tej funkcji floor, czyli tej regulacji w dół, wyliczamy wartość koloru oraz no i schodzimy w dół, tak? Czyli po prostu jak tu nam wyjdzie kąt do 60 stopni, no to i wyjdzie oczywiście 0, tak? Po zaokrągleniu w dół. Jeśli kąt będzie do 120 stopni, no to będzie i będzie 1, 2 i tak dalej. Tak jak tutaj rozpisałem, tak? Będą się przedstawiać tutaj te zależności. Więc tutaj dzieląc właśnie ten odcień przez 60, jakby określamy, w którym tutaj z tych elementów jesteśmy. No i przy pomocy i tutaj jakby zaokrąglamy zawsze w dół, więc uzyskujemy numery tej 60. Czyli 1/60, no to i w zależności od tego, ile tych 1/6, więc bo 360/60 to jest 6 oczywiście, więc mamy tutaj albo 1/6, 2/6, 3/6, aż do pełnego kąta, czyli jakby ta nasza ostatnia 60. Do pełnego koła. No i te zależności, jak widać, są następujące, czyli najpierw czerwony jest praktycznie niezmienny, on tylko jest zależny od poziomu jasności, a zmianie ulega nam zielony, czyli rośnie od 0 do 100% ten zielony, czyli bo na początku w czerwonym mamy F00, czyli 255, 0 i 0 wartości, zaś już w żółtym, czyli tym docelowym kolorze mamy wartości R, czyli czerwony jakby się nam nie zmienił, ale zielony urósł od 0 do 255, więc
maksymalną tą wartość ma. No i następnie mamy zależność przeciwną, czyli właśnie po przekroczeniu tych 60 stopni, od stopnia 60 do 120, oczywiście bez 120, bo 120 to już mamy jakby ten kolejny punkt, więc do 120 przechodzi od tego żółtego, czyli od 100% czerwieni i 100% zieleni, do tylko 100% zieleni, czyli czerwony może w tym przypadku zejść w dół, czyli schodzi nie tak jak w poprzednio, ten zielony rósł o te wartości w górę, tylko teraz czerwony nam maleje. A zmianie, jakby zależy tutaj od tego kąta, już nie podlega ten niebieski. Niebieski będzie zależy tylko i wyłącznie od nasycenia i jasności. Zaś tutaj od kąta jeszcze zależy jest właśnie zielony i czerwony. Ale już jak przejdziemy do kąta między 120 a 180, no to już ten czerwony przestaje być dla nas istotny. On będzie jakby zależny od wartości nasycenia, czyli od saturacji i od jasności, ale nie będzie już zależny od kąta. Natomiast od kąta będą zależne właśnie zielony i niebieski, bo najpierw z zielonego idziemy do cyjana, czyli przechodzimy, rośnie jakby tu niebieski. Czyli znowu mamy tą samą zależność, co tutaj. Mamy tutaj, czyli że mamy zależność rosnącą. No i potem znowu mamy zależność malejącą na zielonym, zależność rosnącą na czerwonym i zależność malejącą na niebieskim. W zależności od tego, jaki jest kąt. No i dalej tutaj stosujemy pewne wyliczenia. Tu zaraz postaram się omówić te wyliczenia. No a tu już mamy właśnie rozgraniczenie względem tych jakby tutaj kątów, tak? Czyli te zależności, o których przed chwilą mówiłem, tak? Czyli albo kolor rośnie, albo kolor maleje. No i tutaj właśnie mamy to uwzględnione i inaczej będziemy tutaj jakby przetwarzać. Inne wartości osiągną te nasze składowe. No i już tutaj, żeby wyjaśnić, co tu się dzieje. Aha, tu jest najprostsza rzecz, bo ja zrobiłem, że w modelu HSV będzie wartości podane będą w procentach, a do obliczeń potrzebujemy wartości podane w setnych, więc po prostu zamieniamy procenty na setne i dzieląc przez 100. Podstawy matematyki tu nie ma co się doszukiwać nie wiadomo czego. F to jest współczynnik właśnie tego kąta, czyli jak będziemy mieli na przykład kąt 20, no to F będzie tym jakby procentowym, tym już jakby w tych setnych zapisanym właśnie tym kątem, tak? Czyli, ale kątem z przedziału od 0 do 60, zaś wartość tych 60 będzie już zależna od i, bo i zawsze będzie tą częścią przed przecinkiem, a po przecinku będziemy mieli właśnie tą część tego kąta, czyli jakby w tym przedziale od 0 do 60, jaki mam kąt. No i odejmujemy to i, żeby właśnie mieć tylko i wyłącznie ten kąt do obliczeń. No i kolejne tutaj wartości, to jak już mówiłem, wszystko zależy od tego, w którą stronę jakby ma rosnąć. No i tak, i jak już wspomniałem, czerwony tutaj jest tym kolorem niezmiennym, czy w tej pierwszej, jakby w pierwszej 60. Czerwony, jakby od czerwonego do czerwonego, który jest 100%, mamy te 100%, tak? Więc czerwony jest zależny tylko i wyłącznie od parametru jasności. No więc po prostu tyle, ile mamy jasności, tyle wpisujemy tutaj do czerwieni. Bo jak wspomniałem, czerwony się nie zmienia, więc tylko interesuje nas jasność. No i zamieniamy oczywiście na 255, bo tu mamy jakby tą jasność wyrażoną w tych setnych, a nas interesuje wartość wyrażona w tych bajtach, czyli od 0 do 255 w tym bajcie, w tych 8 bitach. Więc musimy po prostu zamienić, obliczyć jaki procent z tych 250, jakby zamienić ten procent, pomnożyć go przez te 255, aby uzyskać tą wartość jako... No wiecie o co chodzi, no tutaj się gmatwam, żeby wytłumaczyć, no to są podstawy matematyki, tak? Czyli mnożymy po prostu dany procent, czyli te setne, razy wartość i w ten sposób uzyskujemy
ten wycinek, czyli to, co nas interesuje. No i całość oczywiście zaokrąglamy do pełnych liczb, więc używamy funkcji round, która zaokrągla w dół, tak? Czyli jak będziemy mieli 1,5 i coś tam, no to zaokrągla w dół, a jak będziemy mieli 1,4 i coś tam, no to zaokrągli w drugą stronę. Więc na tym polega to zaokrąglenie. Typowe zaokrąglenie takie, jak stosujemy w matematyce, więc troszkę inaczej niż działa ta funkcja floor. I dalej. Zielony właśnie ulega nam zmianie. Zielony jest zależny od tego kąta, więc im kąt into f będzie wyższe, im bliższe będzie do wartości całkowitej, czyli do 60. Jak będzie dochodził do 60, no to już jakby wskoczy na wartość całkowitą, a więc już tutaj to będzie 60, zaczyna się tutaj, czyli i już będzie wynosić 1 przy 60, ale wszystkie wartości do 60 będą dla f tutaj wychodzić. Tu otworzę taki rysunek, postaram się to wytłumaczyć na tym rysunku jak najprościej. 100%, jeśli f wyniesie właśnie te 100%, a właściwie niecałe 100%, bo na przykład było już kąt 60 stopni, to już przeskoczymy do tej wartości kolejnej, do tej kolejnej 60, więc jak będzie tutaj kąt 59,9999 i tak dalej, no to będziemy mieli jakby ten kąt na granicy, czyli tutaj nie będzie 255, tylko na przykład maksymalnie 254. 255 będzie dopiero, jeśli będziemy mieli ten kąt 60 stopni i wtedy to nasze f się wyzeruje, więc będziemy mieli 1. Więc, bo 1 to jest 100%, czyli tutaj w tym obliczeniu, bo ten nawias musimy pierw obliczyć, no to w tym obliczeniu 1 minus f, czyli jak f będzie 0, no to mamy 1, czyli mamy 60 stopni. Zaś jeśli te nasze f wyniesie 20%, czyli 20 stopni, czyli tam 1/3, no to wtedy już tutaj wyjdzie nam z tego wyliczenia ta część. Więc o tyle musimy jakby przesunąć ten zielony, wartość tego zielonego. No i mnożymy tą wartość tego zielonego przez nasycenie. Czyli znowu tutaj 1 mamy 100% nasycenie, czyli znowu 255, ale jeśli nasycenie ma będzie niższe, no to automatycznie tutaj dla tego kąta, znowu nam się właśnie jakby zamieniają te strony, tak? Czyli jak odejmujemy od całości, odejmujemy wartość tego, co wyliczymy na podstawie tego fragmentu, no to mamy wartość dla tego fragmentu, więc aby właśnie uzyskać saturację tego fragmentu, czyli wiedzieć, jak ten fragment jest nasycony, interesuje nas tak naprawdę, jaka jest wartość tego nienasyconego i tą wartość nienasyconą odejmujemy od wartości całkowitej, czyli od 100%, od tych 60, i w ten sposób mamy nasycenie tej wartości tej 1/3, tych 20 stopni. I w ostatnim parametrze, tym niebieskim, już jak mówiłem, nie uwzględniamy tego kąta, bo niebieski jakby nie jest zależny tutaj od kąta. Jak widzicie, niebieski się nie zmienia względem kąta, niebieski się zmienia tylko względem saturacji, a dokładnie no to jest, jak widzicie, 100% minus saturacja, tak? Czyli jeśli saturacja jest 100% nasycona, to mamy maksymalnie czerwony, a niebieski jest zerowy. W przypadku kąta 0 oczywiście. I analogicznie jest z zielonym, tak? Czyli niebieski jest, zależy tylko i wyłącznie od tego, jak bardzo mamy nasycony ten kolor. No i po prostu tą wartość, czyli odejmujemy to nasycenie od wartości całkowitej, czyli od tych 60, i mnożymy przez jasność.
I tu znowu, bo nas interesuje jakby ta część, której odwrotność, tak, czyli 100 to jest, jak na rysunku 100 to mamy całe te 60 stopni, a nas interesuje tak naprawdę wpływ tej saturacji, czyli tu, w tym przypadku odejmujemy tą saturację, więc zostaje jakby to, jak nasycona jest ta część. No i całość oczywiście mnożymy też przez jasność. W każdym przypadku mnożymy przez jasność. No i tutaj już mamy drugi przypadek, czyli gdzie kolor maleje, tak? Czyli tutaj mamy, że czerwony maleje. No to tu musimy odwrotnie jakby to wyliczać, czyli już nie odejmujemy od 100% tego F, tylko mnożymy to F, tak? Czyli w drugą stronę jakby. Jakby tutaj właśnie od tego zależy. Tutaj te współczynniki są zależne od tego kierunku, tak, w którą stronę ma podążać. I tak postępujemy z każdym z tych punktów, jak widzicie. Tutaj czerwony jakby, tutaj czerwony maleje, więc mamy ten współczynnik uwzględniony. Zielony jest tą stałą w tym przypadku, a niebieski jest tak samo jak wcześniej, nie występuje, czyli jest zależny tylko i wyłącznie od saturacji i jasności. I dalej mamy analogicznie. Wiem, że to, jak to próbuję tłumaczyć, to wydaje się to strasznie skomplikowane, ale jak sobie przeanalizujecie cały ten schemat na sucho, jeszcze sobie właśnie popatrzycie na ten rysunek, no to już zrozumiecie właśnie te zależności i zrozumiecie też te obliczenia, bo cieszy mi jest to wytłumaczyć, niż podejrzewam każdy to na swój rozum, jakby przeanalizuje to, też będzie mu łatwiej to zrozumieć. No i to jest cała ta filozofia właśnie tego przekształcenia. Ostatnią rzeczą, którą będziemy musieli tutaj jeszcze zrobić, no to stworzyć jakby definicję tego HSV, czyli będziemy musieli tutaj zrobić pobieranie wartości HSV, czyli analogicznie jak tu przed chwilą rozpisywałem, zrobić sobie, w jaki sposób możemy podać dane. No i też zrobimy tam, uwzględnimy, że jeśli będziemy chcieli podać dane w formie RGB, no to automatycznie zamieni nam to na HSV z RGB, tak? Czyli będzie po prostu... I postanowiłem, że w tym momencie ten odcinek zakończę, całą klasę HSV napiszę w kolejnym odcinku. Tutaj uznałem, że już godzinę czasu ten odcinek ma, więc nie ma sensu go rozwlekać o kolejne pół godziny, żeby wytłumaczyć tutaj to HSV, więc na tym właśnie zakończę. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Jeśli tak, kliknijcie łapkę w górę, zostawcie komentarz. Jeśli nie subskrybujecie, to zachęcam do subskrybowania kanału. A odnośnie samego podsumowania odcinka, jak widzicie, przetwarzanie z HSV na RGB nie jest mocno skomplikowane, choć tutaj już trzeba troszkę się orientować w tej matematyce. Przyznaję się, sam nie kombinowałem, jak to przetwarzać. Skorzystałem częściowo z gotowego rozwiązania, ponieważ skorzystałem z algorytmu napisanego w pseudokodzie. I na podstawie tego pseudokodu napisałem właśnie algorytm tutaj w Pythonie. I myślę, że nie ma co też wyważać otwartych drzwi, skoro już istnieją gotowe algorytmy pod takie problemy, to warto z nich skorzystać. Ale też poza kamerą dokonałem paru takich zmian optymalizacyjnych i biorąc pod uwagę, że akurat HSV, żeby uzyskać z RGB, jest dużo prościej niż RGB z HSV, to tutaj ta konwersja, ta część jakby dotycząca HSV będzie krótsza i uzupełnię odcinek o pewną zmianę, którą właśnie wprowadziłem przy poprawianiu tego kodu już właśnie poza kamerą. Otóż stworzyłem dodatkowy taki element, dodatkowy test case do testowania właśnie takich feature'ów, takich klas, sprawdzania jak te inity w klasach działają, jak ta inicjacja zachodzi, czy właśnie wszystko jest prawidłowo.
już nie testuję przez te printy wpisane gdzieś tam w widoku, tylko już jest normalny test case, gdzie mogę właśnie sobie wypisać różne przykłady użycia i sprawdzić, czy wszystkie przykłady zostały prawidłowo zaimplementowane. Więc pokażę Wam też ten test. Na dzisiaj to tyle. Dziękuję Wam za uwagę. Do zobaczenia. Cześć.